Z karty i tankował e, benzynę do tego samochodu, jak rozumiem. No, bo, nie wiem, zabrakło mu, czy. No powiedział, że nie miał świadomości, że nie można korzystać z tej karty, a już chyba wówczas no, miał być tym wiceministrem sprawiedliwości. E, w związku z czym to było poprzednie jego miejsce zatrudnienia. No i tak nie miał tej świadomości, że idzie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozumiem, że świadomości nabrał dopiero jak poszedł do Ministerstwa Sprawiedliwości, bo już tego świadomość chyba trzeba mieć. Moim zdaniem to wszystko jedno, czy on, czy on tam w ministerstwie jednym czy drugim, ale mamy słabość kadr. Po prostu to jest jak w zwierciadle pokazane, taka jakość etyczna kadr zawodowych, które Donald Tusk zatrudnia. Myślę, że to nie jest aż tak bardzo powszechne zjawisko, ale jednak jest, z którym trzeba walczyć. Bowiem, proszę państwa, łatwo przychodzi, łatwo odchodzi. Ministrem się tylko bywa, i warto by było, że żeby i posłowie wiedzieli o tym, że posłami się jest nie do końca życia, tylko na chwilę. I warto w lustro móc patrzeć po tym, jak się już tą misję spełni, ale takie małe sprawy, takie liche sprawy powodują, że myślę, że ludzie są słabi. Dzisiejsza ta kultura polityczna jest bardzo nieodporna na takie sytuacje, bo to są sytuacje, proszę Państwa, no okazja czyni... czyni już nie będę tam dalej mówił, natomiast chcę Państwa pocieszyć, proszę Państwa. Ogólnie jako społeczeństwo badania były na uczciwość. Badanie to polega na tym, że rzuca się z pieniędzmi portfeli w dziesięciu przypadkach i bada się w ten sposób narody. I my jesteśmy na trzecim miejscu. Pod to znaczy, względem uczciwości. Od względem że nie uczciwości tego że 8 portfeli z dziesięciu oddano na policję i tutaj jestem z Państwa bardzo dumny. To znaczy, że trzeba wśród Was wybierać, proszę Państwa, przyszłe kadry ministerialne. No dobrze, ale premier Donald Tusk od razu zareagował. Pa. Mimo, że jest na urlopie, od razu zareagował i napisał: Błędy się zdarzają, trzeba za nie płacić. Dotyczy to w szczególności ludzi władzy. No po prostu jestem zdumiona, że premier napisał to, że, że taką prawdę odkrył po prostu. Jeszcze odnośnie tego, co mówił pan poseł Jakubek, to wygląda na to, że te, te dwa portfele, które nie zostały oddane, to może znaleźli politycy koalicji 13 grudnia, bo wszystko na to wskazuje. Natomiast co do pana wiceministra, już byłego Ciężyńskiego, po pierwsze, no chyba pieniędzy mu nie brakowało, bo zarabiał w instytucie 40 tysięcy brutto. Zresztą wiemy, że został zatrudniony też w bardzo niejasnych okolicznościach, wręcz przełożony szef. Instytutu Sieci Łukasiewicza kazał go po prostu zatrudnić, więc to znowu obala ten mit o tym, że, że wszystko ma być, że wszystko jest teraz w konkursach, że wszystko jest transparentne. Pani dyrektor, pani profesor dostała polecenie, kogo i za ile ma zatrudnić, i mało tego. Kolejna część tego skandalu jest taka, że za wykrycie tej afery, tych nieprawidłowości, pani dyrektor została odwołana, więc to już jest w ogóle A kuriozum. A o tym Donald Tusk nie napisał. No pani. jakoś widać, zapomniał, może może Mówiąc błędzie, odpoczynku. Mówiąc o pani. Właśnie, no my nie zrozumieliśmy. No, nie, zrozumieliśmy. nie, nie, Prosto ale Donalda poczekajcie, Ruska. poczekajcie, bo później jeszcze drugi był tweet naszego pana premiera i napisał, dymisja przyjęta. Hmm. Noż. Po prostu aż, aż. A gdyby się tak zastanowić, co miał zrobić z tym w takim razie? Donald Tusk, skoro tak nam oznajmił Polakom, bo rozumiem, że to do nas wszystkich był skierowany ten tweet, dymisja przyjęta, to gdyby nie, to co miałby napisać? Przepraszam. No. Myślę, że usłuszne media już napisałyby na pewno, że Donald się wściekł. Zgodnie ze starą zasadą, że dobry car, hmm? źli bojarzy to wściekł ci wiceministrowie, hmm? to ci koalicjanci są dobry. źli, to oni źle wybrali. Donald się na pewno wściekł, bo on by nigdy przecież do czegoś takiego nie dopuścił. Natomiast to jest po prostu, to są standardy koalicji 13 grudnia w pełnej krasie. I, i to wszystko obala tych twierdzenia, tych obiecanki z kampanii wyborczej, jakie to będą standardy wysokie. No to już mamy przykład tych wysokich standardów. Nie, ale to nie koniec. Jeszcze to jeszcze to Widzę, że jeszcze nie przeczytaliście wszystkich komunikatów w tej sprawie. Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie pan wiceminister był wiceministrem, o wyopublikowanym komunikacie poinformowało o przyjęciu dymisji ciążyńskiego przez szefa rządu, jak podkreślono minister sprawiedliwości, Adam Bodnar. Cytat. Stoi na stanowisku, że przestrzeganie standardów obowiązuje wszystkich urzędników bez względu na zajmowane stanowisko. No jak ja coś czytam takiego, to mi się wydaje, że to jest żenujące, bo to chyba jest oczywiste. I po co ta, coś takiego w ogóle pisać? To jest ja mam wrażenie, że ta sprawa wiceministra ciążyńskiego. Posłużyła tutaj do zrobienia pr kilku osobom. Jacy to my jesteśmy uczciwi, tego tam z tej lewicy, to wywalimy, bo on sobie tą, tą kartą tankową pokażemy, jacy jesteśmy czyści, jacy my jesteśmy dobrzy. Po prostu no, no naprawdę pokażemy i tak się na nim przejedziemy. Jeszcze przy okazji z lewicy wiceministra się pozbędziemy i w ministerstwie nie będzie nam przeszkadzał. Muszę powiedzieć nie? z głowy. Dokładnie. No, można powiedzieć, że ubrał się diabeł Wornat i ogonem nam przedwoni. No, pan Bodnar mówi o jakichś najwyższych standardach. Człowiek, który od początku swojej działalności łamie prawo, nielegalnie odwołuje, nawet no, nieskutecznie, bo nie zgodnie nie z prawem A nie wszystkich, przepraszam. Przestrzeganie krajowego. standardów, pani minister, przepraszam. Przestrzeganie standardów obowiązuje wszystkich stanowisk urzędników. Stoi na stanowisku Adam Bodnar. A co miałoby nie wszystkich obowiązywać, bo przepraszam, jak to czytam? No przecież wiadomo, nie że Równi i obowiązywać? Wiadomo przecież, że e, inne są standardy dla tych ważniejszych polityków, a inne dla koalicjantów. No przecież co tam Lewica miała bruździć w tym ministerstwie? Powoła się teraz ministra z wiceministra jakiegoś z platformy i problem rozwiązany. Albo się powie, że się odchudza w końcu rząd. I... O, może nie powołuje. Do, dobry, dobry chwyt PR-owy. No wiecie, wiecie co panie, ja myślę, że my mamy do czynienia z arogancją władzy, po prostu y, myślę sobie, że to jaśnie Państwo, jak Państwo wiecie, była defilada Wojska Polskiego, no, ja oczywiście na piechotę, tramwajem. Bo, jak żeby inaczej, razem z narodem. I tak mnie cholera wzięła, jak samochody wyjeżdżające z parkingów stały w korku i jeden z wiceministrów, nie będę już jego nazwiska tu podawał, na sygnałach z kodą tą Oktawią przepychał się po prostu tak bezczelnie i tak arogancko, że po prostu ja nie dziwię się, że ludzie, jak myślą rząd, to mają negatywne emocje. Jak mówią polityk, to źle myślą o nas. Nie wszyscy tacy są, proszę państwa. I ja bym skończył z tymi tysiącami samochodów nowych, e, służbowych. Ja bym skończył z tymi tysiącami kierowców zatrudnionych po to, żeby cztery litery panu wiceministrowi jednemu drugiemu wozić do domu. Niech sobie jeżdżą tramwajem, niech żyją z ludźmi i niech nie odpadają nam w jakiejś sfery, yy, gdzie nie ma kontaktu w ogóle z rzeczywistością. A tutaj mieliśmy brak kontaktu z rzeczywistością. Ja już nie będę mówił o tym skrobi tam i tak dalej. Natomiast proszę Państwa, no połaszczyć się na 6 litrów paliwa no to trzeba być idiotą. Nie, indiotą, to ale albo... że najpierw zatankował, a potem jeszcze sobie dotankował. No, no bo no, tak palił Musiał, sobie. musiał dotankować, ale bo, żeby moi drodzy, mieć zapas. Bo gdyby Donald Tusk dotrzymał obietnicy wyborczej i paliwo by było po 5,19, to może by nie zatankował tych sześciu, a tak to sobie policzył, kurczę na to. Ale no, można powiedzieć, że w pewien sposób przewrotny dotrzymał, bo paliwo jest za darmo dla wybranych. No tak. Nie, bo ja cały czas czytam to i tak ten Adam Bodnar stoi na stanowisku, że przestrzeganie standardów obowiązuje wszystkich urzędników bez względu na zajmowane stanowisko, to sobie myślę, zacytuję tutaj klasyka, czyli panią Urszulę Zielińską, to chyba kpina z rozumu, bo jakże inaczej miałoby być, ja czemu do nas tak pisać, do Standardów ludzi? takich, jak my je rozumiemy, pani redaktor, to nie są takie zwykłe, to jest, proszę państwa, wiecie dlaczego ta afera jest? Bo pani dyrektor wykryła. Założę się, że tych afer A, jest dużo więcej. Natomiast jeżeli to się jest mówi, spadki się zdarzają. To z panią dyrektor, nie z tym panem. Gdyby nie ona, on by był wiceministrem, byłoby wszystko w porządku. I gwarantuję państwu, że właśnie o to chodziło. I by może Dlatego Tusk Republiki karty. nie zaprasza na konferencje prasowe. Dlatego Tusk zamyka drzwi przed mediami wolnymi, po to, żeby takie sprawy nie wychodziły. I on mówi do ekranów TVN-u, do ekranów Polsatu i, i, i tak dalej, tylko to, co oni mają usłyszeć. I przypomnę Państwu, wtedy pamiętam, jak Monika Olejnik wtedy jeszcze, wymieniam z premedytacją, bo ona się odważyła powiedzieć Tuskowi wtedy, że napadanie na dziennikarzy nie jest niczym dobrym i wszyscy jak jeden jesteśmy przeciwko panu, cytuję, to proszę Państwa, to się źle potem skończyło. Natomiast dziś Tusk robi dokładnie to samo ciągle siedzi na urlopie. Ciągle się bawi z wnukami, super, dobrze. bardzo, no tak bardzo jak dobrze. mówię, super, tylko tyle, że jest premierem rządu, tylko, że jest premierem rządu i e, o ile Mateusz Morawiecki, nie pamiętam, żeby miał urlopy wtedy, kiedy na przykład premier Indii... Wnuków nie miał. Pani redaktor, tak to jest bardzo premier. ważne, co teraz powiem. Dziś wylądował premier Indii, proszę państwa. Miliard 420 dwadzieścia milionów ludzi. No a to jutro będzie spotkanie. Trzecia Premiera albo czwarta gospodarka przyjmuje go na lotnisku. Wiceminister, proszę państwa, a nie wicepremier. To jest potwarz teraz dyplomatyczna. Pytam się, jak można lekceważyć takich kontrahentów. Pierwsza wizyta od 42 lat. A Donald Tusk trzy dni na urlop pojechał. No coś niesamowitego w ogóle. Tu bo to, o tą wizytę zabiegały różne państwa, bo to jeszcze zdaje się, że to władza Morawieckiego jeszcze zabiegała o tą wizytę. I on wreszcie się zdecydował, bo był w Niemczech, wpadł do Polski. To zamiast go przyjąć tutaj, tak godnie. żeby godnie, to oni go przyjmują jak jakiegoś tam... Yy, Podrzędnego polityka. No po prostu ja pamiętam, jak Szolca przyjmowali. Cała Rada Ministrów stała, e, proszę państwa, wszystkie ulice poblokowane e, i tak dalej. Dzisiaj głowa państwa e, 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 miliard to są ile? Trzy Europy. No, trzy Europy. I cisza w Warszawie. Bardziej o kałużach się mówi niż o premierze Indii. No po prostu coś nieprawdopodobnego. Hmm. Przede wszystkim mamy do czynienia z niesamowicie leniwym rządem i to we wszystkich aspektach i w tym aspekcie przygotowywania ustaw, bo większość ustaw, Ale które... Nie, nie, nie zgodzę się z panią jest ściganie i rozliczanie poprzedników. I to należy przede wszystkim no, zrobić. Takie ściganie, że jednego dnia Donald 100 Tusk miliardów. Mówi 100 miliardów. Tak. Minister Domański mówi no właściwie to 3 miliardy i nie, dopiero pięć, jeszcze, jeszcze, na jeszcze sprawdzamy. Do czegoś, I a. później okazuje się, że właściwie tak naprawdę nic nie jest ustalone. No Donald Tusk robi o igrzyska będzie. dosłownie i w Przynośni, jak o widać. Będzie, aż się znajdzie 100 miliardów. No ja rozumiem, że sobie ustalono taki cel, żeby tak. to znaleźć. Natomiast no jak widać, y, idzie im to bardzo opornie. Na tyle opornie, że muszą robić pokazówkę, jak trzech ministrów z tego samego rządu, z tej samej partii podpisuje w świetle kamer porozumienie, zamiast zająć się gospodarką, zamiast zająć się walką z luką VAT-owską. Może tym się by pan minister Tuska rośnie, rośnie zainteresował. O. I jeszcze odnośnie y, tych 100 miliardów. No, y, ja sobie wyobrażam, że Donaldowi Tuskowi nie mieści się w głowie, że mogły pieniądze trafiać do polskich rodzin, że mogły trafiać. Na inwestycje, a nie do kolegów i Uczelni do mafii vat No, już nie trafiają, bo no, Platforma się pochwaliła, tak, że miliard trzysta milionów zabrali uczelniom, i to jest powód do chwalenia się. O Jezu, co by było, jakby czarnek zabrał? O, mielibyśmy skandal na całą Polskę. No, a tutaj jeszcze ale chcę, przyklaskują. Ale proszę. może, przepraszam, może praworządnie zostało to zabrane. No tutaj zapewne pani redaktor nawiązuje do nagrody, jaką dostał pan premier za wprowadzanie praworządności w tak. Polsce i za, e, proszę państwa, zasługi dla Europy. E, czytaj, e, Europy niemieckiej, bo to niemiecka nagroda, przecież to nie Europa. Tutaj e, aż budzi to mój uśmiech, jak ktoś mówi, że Europa to nie Niemcy. Oczywiście, że Europa... Szczególnie Unia Europejska dzisiaj jest niemiecka, to jest jedyny tak naprawdę beneficjent tejże Unii Europejskiej. I Niemcy dający Tuskowi nagrodę, zaraz po tym, jak minister spraw zagranicznych dostał nagrodę od fundacji jakiejś tam niemieckiej, znowu 50 tysięcy euro. Mówię znowu, bo 800 niedawno dostał z jakichś tam emiratów i nie bardzo chcę powiedzieć za co. Ale teraz minister spraw zagranicznych znowu 50 tysięcy dostaje. Ja, ja nie wiem, w jakim ja kraju żyję. Przecież my mówimy o etyce, o standardach, Bodnar mówi. Czyli no, bo urzędników narzekał. bez względu na zajmowane no. stanowisko obowiązkowe. Ale narzekał, sobie? że ma za małą pensję, no to dostał 50 nie, tysięcy. Nie, tam no, jeszcze, dostał jeszcze takie malowidło dostał za zasługi dla, dla Reichu, No I po prostu mnie to oburza, dlatego że to dyskryminuje ich no, jako może urzędników społecznych. pan zazdrości, Aś... że pan nie dostał takiej nagrody. Po prostu. 50 tysięcy na no sporo kasy, ale jakoś wrażenia na mnie wielkiego to nie wywarło. Natomiast chodzi o to, że pan minister spraw zagranicznych posługując się etyką i standardami, o których mówi Bodnar, nie powinien tego przyjąć, a jeżeli nawet dostał, to powinien to przekazać. Na przykład, nie wiem, na sierociniec jakiś, na, na coś tam. Nie, oni biorą po prostu kasę i tyle. Sikorski oddaj to komuś yy, potrzebującemu. No ale komu? No, na przykład. E, e, Niestety, potrzebujących coraz więcej. Dzisiaj kolejny artykuł o tym, że mamy, e, że mamy coraz więcej osób bezdomnych, chociażby. Polacy są w coraz trudniejszej sytuacji. Było hasło, że to, co dane, nie będzie zabrane. No i co? Tarcza energetyczna zabrana, e, tarcza e, ta 0% ja zabrana. Ja się zabrana. z panią nie zgodzę. Bo ja to wczoraj rozkminiłam. Co to znaczy, to, co dane nie będzie zabrane? To, co było wtedy dane, to nie każą zwracać, i z tego się trzeba cieszyć, ale bo mogliby, na przyszłość, kazać, bo mogliby kazać. Bo ma, mogliby ale kazać tak normalnie to, co na przyszłość, to, to przecież to nie było dane, tylko rząd musiałby to zatrzymać. To, Więc jest... to, co było kiedyś dane, być może nie będzie zabrane, ale to na przyszłość, na kolejne miesiące, no to nie będzie dane. No to jest tak zwane urealnienie albo, o, albo po prostu program oszczędzania, tak jak przy wodzie. No, minister powiedział, że podwyżek nie będzie, to znaczy, że podwyżek nie będzie, będzie program oszczędzania, tak. kiedy po prostu ceny będą dużo wyższe, no ale to przecież tylko troski. Troski o to, żeby po prostu Polacy bardziej tą wodę oszczędzali. No, no i żeby tak tej rozumiem. Skóry tak nie szorowali, bo to też niezdrowo. Tak no już wiadomo, że będą 800 plus ograniczać. No, Natomiast się powiem, się powiem Państwu, że pan Domański, Ogłosił wyniki Rzeczypospolitej za pierwsze półrocze, i z tych ogłoszeń wynika, z tego ogłoszenia wynika, że deficyt nam wzrósł do 82 miliardów. Podatki mówią, że nie podnoszą, ale więcej tych podatków jest o 30 miliardów, czyli dochód z podatków jest wyższy o 30 miliardów niż założony, co oznacza, że te. Te współczynniki, które powiedziałem, czyli deficyt, którą, tą stratę państwa, którą dzisiaj powiększono do 82 i przychody zwiększone z podatków oznaczają ni mniej, nie więcej, tylko tyle, że to państwo naprawdę dryfuje w kierunku y, komplikowania nam życia. Dlatego, że jeżeli przychody się zwiększyły z podatków, to strata powinna być mniejsza, a ona jest większa. Więc pytanie Ale wzmię, KAS jak nie oni ma czasu robią? się tym zajmować, bo teraz musi robić audyty na PiS. Tak. No, dokładnie. Oczywiście są rzeczy ważne i ważniejsze. I najwyraźniej walka z mafiami watowskimi do tych rzeczy ważnych po prostu ani ważniejszych nie należy. Tak samo do nich nie należy wdrożenie krajowego systemu e-faktur, po to, żeby uszczelnić system podatkowy, co my jeszcze zaplanowaliśmy, a co minister Domański oczywiście odłożył w czasie. Ale o tych podwyżkach podatków. No już jest projekt dotyczący podwyżki Podwyżki podatku od nieruchomości, czyli zakwalifikowania pewnych, e, pewnych budowli, chociażby czy budynków, do, do tego podatku. E, jest, już są pomysły dotyczące znacznego podwyższania akcyzy. Oczywiście też opakowane w tą troskę o zdrowie Polaków. Tak. No, tylko, że, że w taki sposób, posługując się taką przewrotną argumentacją, to można wszystko tłumaczyć. Natomiast prawda jest taka, że Polacy to wszystko odczuwają w swoich kieszeniach. I tego nie da się ukryć pod jakąś tam otoczką pr bo prędzej czy później każdy Polak zobaczy. Aha, czyli to nie jest jednak tak jak obiecywali. Zobaczą emeryci, że czternastki są o 900 zł mniejsze. Zobaczą, że nie ma tej waloryzacji rent emerytur, która była obiecana. Zobaczą, że ta renta wdowia, która została obiecana, w, miała być 50%, jest jednak dużo mniejsza, 15% i to jeszcze też z A ja różnymi myślę, że ograniczeniami, liczą na to że i dla wybranych. nie zobaczą. 62% Polaków dla Super Ekspresu sondażu Instytutu Polster mówi, że Tusk nie wywiązuje się z zobowiązań wyborczych. I to jest oczywiste, bo się nie wywiązuje. Nawet myślałam, że 80% powie, mhm. że się nie wywiązuje przynajmniej, ale tu mamy 62%. No i co? No i chciałem dopowiedzieć tutaj do pani poseł jeszcze jedną rzecz, że proszę państwa, witamy płatne autostrady. 1600 no kilometrów autostrad będziecie płacić. Jak do poznania najdroższe na świecie zapewne będą, bo tak, do takich tendencji oni idą. Czyli na dmorze, jak będziecie jechać na północ, już będziecie niedługo płacić. Tak więc nie podobało się, teraz się wszystko będzie podobało. I myślę, że po takich rzeczach właśnie, gdzie do tej pory bramki były zamknięte, za chwilę będą otwarte i trzeba będzie co 10 km płacić 10 zł i wam się raz dwa biznes zamknie. To się tak tylko mówi. 50 zł zapłaciłem tam za jakieś tam wielkie mi, ale razy ilość w roku i wyjdzie wam, że naprawdę sporo kasy wyciąga się z waszej kieszeni. No, ale to jest tylko to jest tylko ta część, proszę państwa, bo te opłaty o której tutaj pani poseł mówiła Proszę Państwa, będą dotyczyły was wszystkich w cenach produktów na półce. I jeżeli ta strata była spowodowana tym, że oczywiście oni swoim wyborcom podnieśli o 30% pensję, bo tak przez na początku było, że oni walczyli o te podwyżki, no to oni tak podwyższyli nauczycielom pensję, że nauczyciele chcą strajkować. No to ja, ja już naprawdę nie rozumiem, jak można komuś dać podwyżkę, żeby był niezadowolony? No chyba nie tak miało być, no ale... No, widocznie ale nie doceniają słyszę. po prostu, nie zrozumieli geniusu. tej mądrości etapu tak, i geniusu. tego geniuszu. Natomiast my teraz to, co mamy, to przede wszystkim próby przykrycia tych problemów, które się pojawiają przez różne tematy zastępcze. Raz są to związki partnerskie, raz to, to będą igrzyska, kolejnym razem to jest walka z religią, czyli wyszukiwanie takich tematów, tak, tak. które będą po prostu skłócały, polaryzowały społeczeństwo. Media nie podjęły tak do. Do końca już jest cisza. No, Jak dwa dni to? było. Dwa Ale przedwczoraj mieliśmy próbę generalną w Warszawie torów kajakowych. No to przecież... No tak. Próba przebiegła pomyślnie. Pomyślnie przebiegła. Warszawa się nadaje do Olimpiady. Ale zapomnieliśmy o tym, drogie panie, że piekło kobiet się nie odzywa. A przez 60 parę porodówek zamykają w całej Polsce. Gdzie są silni razem, gdzie w ogóle jest to środowisko piekło kobiet, nie. które walczyło o ten go, no, godny widzieliśmy, poród. Widzieliśmy Jaki godny poród. Protest. piekło kobiet walczyło o aborcję. Skoro będzie aborcja, to niepotrzebne będą porodówki, porodówki i pan to, poseł nie ma racji. Widzieliśmy protesty nie pani Lempard, które były jednak dużo mniej gwałtowne niż ostatnio. No, pojawiły się wulgaryzmy, oczywiście, ale jak na panią Lempart, to powiem szczerze, ja byłam ja ja w szoku, że że było tak. bardzo łagodnie, więc... Odnośnie też też tych porodówek, tak? no, to, co robi Ministerstwo Zdrowia, to jest tak samo szukanie oszczędności, a nazywają to oczywiście w jakiś inny sposób. Jeżeli chcą, mają plany dotyczące ograniczenia tych płatności za różne zabiegi, chociażby za zabiegi dotyczące chirurgiczne, onkologiczne. Mm -hmm. No przecież to się wszystko odbije za chwilę na nas. Na wszystkich nas, nie tylko na tych, którzy. E, nie odbije się na tych, o których najbardziej e, oni dbają. Poseł, czyli o Pani tych, poseł, którym trzeba ja obniżyć rzekomo składkę zdrowotną. No, takie Art artykuły, że lekarze dużo zarabiają. To już coś, ale, coś oznacza. Ale, Panie pośle, ja Nic przypominam, dobrego. Na, dla was na, dobrego, na Komisji Zdrowia, wiceminister zdrowia w tym rządzie mówi, mówi tak, że no słuchajcie, no, ortopeda to może przyjąć kogoś i trzy razy i dwanaście razy, bo my lekarze mów, lubimy pieniążki. Hmm. No takie słowa na Komisji Zdrowia padły, aż Naczelna Izba Lekarska się wypowiedziała negatywnie i tam z ministrem zaczęła, zaczęła spór. No to po prostu, jeżeli ja jest takie podejście do ci systemu, ministrowie, którzy tak krytykują tych lekarzy, żeby sami najpierw dostali się na medycynę, no skończyli właśnie, ją, zrobili staż, byłoby, egzamin państwowy zdali, a wtedy pogadamy. Najpierw, sami najpierw zobaczyli też, jaka to jest bardzo ciężka praca. I naprawdę trzeba sporo... W to zainwestować, żeby w ogóle tym lekarzem zostać, dobrym lekarzem zwłaszcza. I ile czasu, jak sądzicie, potrwa to szukanie tych tematów zastępczych, żeby przykrywać to, co ważne? Bo w tej chwili to się tylko odbywa, właściwie tylko to. Wyczerpują się już te wszystkie tematy. Stąd pojawienie się Mistrzostw za ileś tam lat, bo już nie ma o czym mówić. I tak naprawdę, jakbym się zapytał, tak konkretnie, jeżeli mówią, że było złodziejstwo, to poproszę pokazać jednego złodzieja. Jednego złodzieja. Proszę pokazać w pisie jednego Nowaka. Proszę w pisie pokazać jednego Grockiego. Proszę mi to pokazać. Ach, przecież Grocki nawet nie jest na liście świadków. już nie mówię o Podpowiadam, Podpowiadałem panu posłowi Dariuszowi Mateckiemu. Jest instytucja prokuratora posiłkowego. Trzeba zebrać tych ludzi poszkodowanych i trzeba 200 powołać. Trochę osób zeznaje, ale nawet na liście świadków. No, ja, to jak jest to jest określone, pod, y, że to było inspirowane przez y, wiadomą osobę, jakoś tak to, to zostało opisane, byle tylko nie wymienić. Pana Marszałka Grockiego. Natomiast jego sytuacja to jest typowy przykład doktryny mana, że póki jesteś w platformie, będziemy cię bronić jak niepodległości, co by się nie działo. No, natomiast niech jego oni się sytuacja bronią, jest tylko cokolwiek robią skandaliczna. My też nie możemy sobie pozwolić na to się. Nie, to... którzy są gotowi no, każde pieniądze dać, żeby tylko leczyć ich bliskich. No niech się bronią, ale w słusznej Uratować, sprawie, rakować, bliskich, tak? No. A nie, Dokładnie, a, a nie, nie w, w takiej ich... sytuacji, tak. gdzie jest naprawdę. i etycznie i moralnie obrzydliwa. Ja mam nadzieję, prostu. że rzeczywiście ta lista tematów zastępczych się skończy. Bardzo Państwu dziękuję, bo wiem, że Kasia Gójska już czeka ze swoimi gośćmi i ze swoimi tematami, i bardzo jestem ciekawa, co tam dzisiaj. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Cię Danusiu bardzo serdecznie. No dzisiaj, znaczy tak, po pierwsze dowiedzieliśmy się, że były już, ale to chwilę temu dosłownie były już. Wiceminister Sprawiedliwości był na urlopie za pieniądze publiczne. Po prostu wziął samochód służbowy, wziął kartę, zatankował za Państwa pieniądze i pojechał w siną dal. No on się odnalazł i dzisiaj mu nawet lider Lewicy dziękował za to, że się podobno tak fantastycznie zachował. Bo to pieniądze. No, no jest no, właśnie wybitne osiągnięcie, no ale Gazeta Polska codziennie szuka wiceministra em, środowiska, czyli pana ministra Mikołaja Dorożały, który jest jednocześnie głównym konserwatorem przyrody, bo proszę sobie wyobrazić, że wtedy, kiedy trwa ta katastrofa ekologiczna na jeziorze Dzieżnowo Duże, gdzie już ponad 110 ton ryb wyłowiono, najprawdopodobniej po prostu w tym jeziorze nie ma już ryb, pan minister zaginął, Czyli nie ma głównego konserwatora przyrody. Gazeta Polska codziennie pytała w ministerstwie, gdzie ten człowiek jest, A okazało się, że on, szanowni państwo, wyjechał, odpoczywa. No katastrofa katastrofą, tony ryb zdychają, ale pan minister musiał odpocząć. No w końcu Czyli wakacje nie ma, są. Oczywiście nie ma Zero zrozumienia, widzę konserwatora u was w przyrody. Będzie. Zero będzie zrozumienia dla tego typu postaw. Między innymi o tym będziemy rozmawiać, bo oczywiście tematów jest dużo więcej. No ja rozumiem, ale skoro nie ma ryb, no to właściwie czego miałby pilnować? No, przepraszam. To może rzeczywiście. No. No, no, życzę owocnej rozmowy. Mam nadzieję, że znajdziecie. Pana wiceministra i zapraszam na was program. Dziękując oczywiście naszym widzom, którzy tworzą telewizję Republika za każde wsparcie. A płynie go naprawdę od Państwa sporo w różnych formach. Jest to wsparcie serca, słowne, modlitwa i finansowe. I dziękujemy za każde. Bardzo dziękujemy. Dziękuję naszym gościom.